raz jest prawie 400 tysięcy osób, czyli ponad 1000 osób dziennie jest deportowane. No i nie mówimy o tych typowych deportacjach z granicy meksykańskiej, kiedy to grupka wchodzi, grupka wraca, grupka wchodzi, grupka wraca, bo takie oczywiście są na porządku dziennym, ale mówimy o takich bardziej skoordynowanych działaniach, tak, kiedy ktoś wyrozkucha po 6 rano i nas najzwyczajniej aresztuje. Znaczy taki bardzo ironiczny przykład tego. W tamtym tygodniu, w czwartek, prezydent Obama spotkał się z 14 przedstawicielami organizacji proimigracyjnych, żeby właśnie porozmawiać o reformie imigracyjnej. W tym samym czasie w sąsiednim stanie Maryland dokonywało się nawet policji imigracyjnej, gdzie zarzucono 30 osób. Więc to dokładnie przykład tego, że administracja z jednej strony mówi, że popieramy reformę imigracyjną, będziemy walczyć o ochronie nowej ustawy, a jednocześnie deportują imigrantów. To nie są tylko ci, którzy mają rekord kryminalny, którzy faktycznie powinni zostać odesłani, ale to są dzieciaki, to są ci wszyscy pracownicy, którzy, nie wiem, pracują w McDonald'sach, a to ci, którzy sprzątają w fabrykach. Przypomnijmy, wiele osób, o których rozmawiamy na antenie, a tak dawno rozmawialiśmy również z opozycją na temat, czy warto protestować się, czy nie warto. Wiele osób wspomina, że są osoby, które rzeczywiście nie powinny tutaj mieszkać i powinny być deportowane. Trzeba odróżnić te osoby, które przekroczyły prawo, są kryminalistami po prostu, mają takie wykroczenia, za które no, protestacją się należy jak najbardziej, ale są sytuacje, chociażby rodzin, którzy mieszkają tutaj 20 lat, domy, firmy, płacą podatki, z jakichś tam względów kiedyś przekraczając prawo, nie mieli szansę, żeby to wszystko uregulować, chcieliby, a nie mają najmniejszej szansy. Cieszę się, że wspomniałeś o rodzinach, dlatego że ja przez ostatnie 2 tygodnie otrzymałam